Sobota, 32 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie to niewielki fragment trzeciego listu świętego Jana Apostoła. W tym fragmencie dowiadujemy się, że apostoł pisze do Gajusa i chwali go za to, że pomaga braciom, zwłaszcza przybywającym skądinąd. Jest to jakieś chrześcijańskie, żeby pomagać braciom, tu jest w sensie chrześcijanom innym, którzy przybywają, potrzebują wsparcia, gościnności, pomocy też materialnej. I w tym samym liście, którego fragment nie czytamy, mowa jest o Diotrefesie, który nie pomaga braciom, który nawet wyklucza z kościoła, który wypędza. A więc mamy w jednej wspólnocie osoby, które z jednej strony chcą za tym, żeby przyjmować chrześcijan, a z drugiej strony takich, którzy nie chcą ich przyjmować. I to napięcie, ten spór jest niesamowity, bo pokazuje, że to jest coś normalnego, że są spory we wspólnocie, normalnego, że są spory w kościele. Ale też normalne jest to, że zadaniem apostoła jest pokazać, co jest dobre. Co jest dobre, jasno pokazuje, że Diotrefes nie postępuje dobrze. Zgodnie z prawdą postępuje Gajus. Mówi po imieniu, nie ściemnia, nie używa jakiejś nowomowy. Jasna sprawa. Gajus się zachowuje tak, jak powinien zachować. Diotrefes nie zachowuje się tak, jak się powinien zachować. Czasem nam brakuje takiej jasności. No. Mówimy, że wszystko jest względne, albo to zależy, albo trzeba wziąć pod uwagę jakąś sytuację, albo ludzie mają różne punkty widzenia. Czasem nam brakuje takiego prostego powiedzenia. Ty robisz dobrze, a ty robisz źle. Ty robisz zgodnie z Ewangelią, a ty nie robisz zgodnie z Ewangelią. O ile oczywiście mamy dobre rozeznanie i o ile oczywiście dobrze znamy Ewangelię. W psalmie responsoryjnym dowiadujemy się m.in. o tym, że człowiek błogosławiony to jest taki człowiek, którego dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a kiedy by miał pójść do sądu, to zawsze będzie sprawiedliwość po jego stronie. Dobrobyt i bogactwo jest znakiem błogosławieństwa Bożego, jest znakiem łaski Bożej, bo my nieraz tak sobie myślimy, że bogaty to jest zły, pieniądz to jest niedobry. Nie, Pan Bóg daje ci siły do pomnażenia bogactwa, mówi Księga Powtórzonego Prawa, a Geusz mówi, do mnie należy złoto, do mnie należy srebro. To nie są rzeczy, które są nieboże. Oczywiście one mogą zaszkodzić, mogą zniszczyć ludzi, mogą doprowadzić do tego, że będziemy siebie krzywdzić nawzajem, ale żeby też mieć takie zwykłe poczucie, że kiedy jest mi dobrze z punktu widzenia finansowego, to też jest Boża łaska. Tak jak kiedy mam zdrowie, kiedy mam przyjaciół, kiedy po prostu pewne rzeczy mi udają się, to powiedzieć, to jest Boża łaska. To żebym też umiał powiedzieć i podziękować, naprawdę podziękować za dobrobyt, za bogactwo. Dziwię się osobiście, że święcimy domy, święcimy samochody nawet, święcimy jabłka, święcimy jajka, mięso święcimy, a nie święcimy pieniędzy, nie święcimy banknotów, tak jakbyśmy sobie myśleli, że to jest jakaś taka straszna rzecz, a przecież to jest rzecz absolutnie codzienna. Dobrobyt jako błogosławieństwo Boże. Ewangelia opowiada o wytrwałości w modlitwie. To jest ten fragment o wdowie, która szukała pomocy i tak się naprzykrzała, że nawet nie za bardzo bogobojny sędzia wziął ją ostatecznie w obronę. Jezus mówi w tej Ewangelii prostą rzecz, bądź wytrwały, bo jeżeli człowiek, który z Bogiem się nie liczył, ostatecznie ujął się za tą kobietą, to czyż Bóg nie bardziej? Czyż Bóg nie bardziej wysłucha tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Czasem wydawało mi się, czytając ten fragment, że jak to dniem i nocą wołają do Niego? Czy to Pana Boga trzeba 3 razy prosić? Czy nie można po prostu normalnie powiedzieć raz czy 2 razy? Bo to tak wygląda jakoś dziwnie. Nie wygląda dziwnie. Czasami my po prostu za mało prosząc, jakby pokazujemy, że nam nie zależy. Zapominamy o tym, nie modlimy się o to. Nieraz sobie tak myślę, że w niebie jest taki desk, taki po prostu ofis, że sprawdzają, kto się ile za co modli. Mówią, a ten się mało modli, to nie przejmować się. O, ten to tylko raz, nie przejmować się. A o ten się już wiele lat modli, to proszę, weźmy to na tapetę, bo to jest poważna, naprawdę poważna sprawa.
Oczywiście Pan Bóg zna swoje drogi, pewno nie jest tak jak żartuje, ale warto sobie powiedzieć to, że wytrwałość jest jedną z rzeczy absolutnie istotnych. Jeżeli tylko modlimy się o sprawy, które nie są przeciwko Panu Bogu, jeżeli nie modlimy się o rzeczy złe, to wytrwałość jest sprawą niesamowitą, bo wytrwałość sprawi, że albo osiągniemy to, o cośmy się modlili, albo osiągniemy Ducha Świętego, który nam wytłumaczy czy zrozumie, dlaczego tego nie możemy osiągnąć. Módlmy się wytrwale, czyli módlmy się do skutku, czyli do takiego skutku, który będzie znaczył albo otrzymanie tego, cośmy prosili, albo zrozumienie, dlaczego tego otrzymać nie możemy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.